Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny przywołujemy tych, którzy byli przed nami. Wspominamy ich imiona, mówimy o zasługach, z miłością wspominamy kontakty z nimi. Dzisiaj jako wspólnota akademicka prowadzimy się w Kościele, aby wspólnie w roku jubileuszowym modlić się za tych, którzy współtworzyli naszą Alma Mater. Wspominamy rektorów, profesorów, pracowników administracji, studentów, absolwentów i darczyńców. Z szacunkiem, z wiarą i miłością, bo przecież jesteśmy świadomi, jak wiele im zawdzięczamy. Siostry i bracia, w tych ostatnich dniach święty Paweł daje wskazówki. Czytamy w kolejne fragmenty jego listu do Tytusa. Daje wskazówki o życiu chrześcijańskim, dotyczące życia chrześcijańskiego. Czasem wskazówki bardzo konkretne, momentami powiedzielibyśmy może prozaiczne. Wskazówki dla różnych ludzi, skierowane do różnych grup, do młodych, do starych, do kobiet, do mężczyzn. Wszystkie te pouczenia jednak wydawałoby się takie banalne, takie zupełnie codzienne, motywowane są tym, abyśmy rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei, przyjścia Chrystusa. I to jest dobra nowina, taka, że Pan Bóg interesuje się naszym codziennym życiem. To nasze oczekiwanie na Niego my realizujemy w najbardziej prostych, wydawałoby się, i codziennych rzeczach, w codziennym życiu, nie tylko w tym, co jakoś bezpośrednio odnosi się do Pana Boga. Bo w tym, co codzienne, w naszych relacjach, w naszym życiu w domu, w naszych relacjach z bliskimi czy z dalszymi ludźmi, weryfikuje się nasza chrześcijańska postawa oczekiwania na Pana Boga. Jak w tym kontekście właśnie takiego zaproszenia przez świętego Pawła do popatrzenia na nasze codzienne życie, jak w tym kontekście spojrzeć na dzisiejszą Ewangelię? Myślę, że możemy najpierw spojrzeć na ostatnie zdanie. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Zrobiliśmy to, co do nas należało. Myślę, to jest kolejna wielka cnota z tego katalogu, które skierowane do różnych osób. Ta jest skierowana do wszystkich. Wykonać to, co się ma do zrobienia, zrobić to, co ma się do zrealizowania. Choć ta cnota realizuje się w codzienności, to jest właśnie znakiem naszego oczekiwania na Pana Boga. I myślę, że właśnie dzięki temu powstają wszystkie wielkie dzieła, powstają, trwają, rozwijają się wielkie dzieła. Dzięki temu, że są ci, którzy robią to, co do nich należało, którzy, kiedy mieliby ocenić swoją pracę, nie powiedzą: zrobiłem coś wyjątkowego, specjalnego. Zrobiłem to, co do mnie należało. Takim wielkim dziełem jest też nasz uniwersytet. To dzięki temu, że ksiądz Idzi Radziszewski, na którego grobie będzie się modlił ksiądz rektor po mszy świętej, postanowił wykonać to, co do niego należało. Mamy dzisiaj uniwersytet. To dzięki tym wszystkim ludziom, którzy ten uniwersytet tworzyli, rektorom, profesorom, pracownikom, studentom, dzięki nim właśnie to dzieło trwa. Dzięki tym też, za których w jakiś sposób szczególnie dzisiaj się modlimy, tym, którzy odeszli od nas w tym roku. Dziękujemy Panu Bogu za to, że zrobili to, co do nich należało, bo to wielka cnota. Jeśli jednak spojrzymy najpierw na ten obraz, który proponuje Jezus, obraz sługi, to możemy napotkać w sobie opór, bo służba kojarzy nam się z jakimś wysługiwaniem się, z czymś, co jest może nieprzyjemne, z jakimś
oddaniem swojej woli. A Jezus mówi w taki bardzo pozytywny sposób o służbie. Co więcej, mówi o takiej służbie bezinteresownej. Mówi, słudzy bezużyteczni jesteśmy, nie dla podziękowania, bezinteresowna, nie oczekująca na zapłatę, nawet w formie podziękowania służba, jest wielką wartością. Dlaczego? Wydawałoby się, że służąc komuś czy jakiejś sprawie wyświadczamy tej osobie lub sprawie łaskę, ale w istocie obdarowujemy siebie, bo służba to czynna, działająca miłość. Służąc dajemy siebie i tą miłość, która jest w nas, rozwijamy, bo miłość ma to do siebie, że kiedy się ją dzieli, to ona się mnoży. Dzięki temu, co więcej, stajemy się podobni do Jezusa, który w czasie ostatniej wieczerzy przepaszał się i usługiwał. Ten sam zwrot, który dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii. Przepaszę się i będzie usługiwał. Dzięki temu stajemy się jak Jezus, który o sobie samym powiedział, że przyszedł nie po to, aby mu służono, ale aby służyć. Dziękujemy dziś Panu Bogu za życie i służbę świętej pamięci rektorów, profesorów, pracowników, studentów naszego uniwersytetu. Niech ten, który widzi w ukryciu, odda im właśnie to, za co wszystko my nie jesteśmy w stanie im podziękować. A nam niech da łaskę robienia tego, co do nas należy, realizując czynną miłość i w służbie, upodobniając się do Chrystusa sługi. Amen.